Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia według Rafała Ziemkiewicza. Dzień dobry Rafale, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam oczywiście. Rafale, można powiedzieć, że ten dzień to pewnego rodzaju samograj, ponieważ to właśnie dziś tak zwana studniówka Donalda Tuska i jego rządu. Rzadko kiedy to stare powiedzenie, co tu dużo gadać, kiedy nie ma o czym, było równie, bo jeżeli mamy mówić o zrealizowanych konkretach Donalda Tuska, to naprawdę nie ma o czym. Profesor Żarko wyliczył, że 8 z tych 100 on gdzieś tam znalazł, że było realizowanych czy zrealizowanych, ale nie, ale... Różne sondaże widziałem, no i generalnie mało kto w Polsce chyba wierzył, że to jest cokolwiek więcej niż PiS tam z tymi zapowiedziami, co to ma nie być zrobione przez 100 dni. A wszystko, co zostało zrobione, to jest raczej z dziedziny politycznej bandyterki, no, czyli lewe nowe zarządy w mediach państwowych, potem zamienione po 2 tygodniach bodajże na likwidatorów. Którzy nie zostali wpisani do KRS-u. Którzy dotąd nie są wpisani do KRS-u, bo są nielegalni, prawda, ale stan prawny ze stanem faktycznym się rozjeżdża. Pan Bodnar nadal szuka podstawy prawnej. Jak będzie bardzo długo szukał, to może w końcu jakąś znajdzie. Zresztą kogo to obchodzi tak naprawdę? No to jest ciekawe. Ja widzę różne sondaże i są takie, w których tak jednocześnie w tej samej pracowni ludzie mówią, że absolutnie żadnych obietnic Tusk nie zrealizował i jednocześnie mówią, że generalnie są z niego zadowoleni. No więc to jest, taka jest specyfika sondaży. To jest rzeczywiście ciekawe, bo... Nikt się tego nie spodziewał. Tak, 60 to jest Instytut Badań Polster dla SuperExpressu. 63% ankietowanych jest niezadowolonych, negatywnie ocenia spełnianie obietnic wyborczych przez Donalda Tuska. Czyli generalnie inne pytanie zostało zadane. No tak. Bo to już wszystko zależy od tego, o co zapytasz. Tego zależy odpowiedź, ale... Gdzieś tam widać, że Tusk ma ten swój szklany sufit 30%. On się teraz troszkę podnosi, bo on zżera swoich koalicjantów. Tam Hołowni ubywa, Lewica też w ogóle jest skazana, właśnie musi tańczyć, jak on jej zagra. Hołownia też nie musiał. Miał strategiczną pozycję i to akurat... Hołownia to jest kinder niespodzianka w polityce, więc się po nim niczego nie spodziewałem. Wydawało mi się, że Kosiniak-Kamysz, który był kiedyś ministrem, który coś tam w polityce podziałał, to lepiej to kuma, ale nie, nic nie zatrybił. Więc Tusk ich tam zjada powoli, sobie podnosi, ale od 8 lat jest ten szklany sufit, którego Platforma Obywatelska nie przebija. Gdybyśmy zrobili, jak w Turcji kiedyś, próg wyborczy na 15%, bo to jest w końcu umowne, dlaczego 5, a nie 15. W Turcji kiedyś, jak tam byłem, to było właśnie 15 i tylko dwie partie wchodziły do Sejmu. Więc gdybyśmy zrobili próg na 15%, to PiS by rządził. Bo jednak to PiS wygrał wybory 35%, a Tusk miał tylko 30%, więc przegrał w tym sensie, że stracił władzę, no właśnie przez tę kinder niespodziankę, ale gdybyśmy prześledzili całą tą drogę, to Tusk jest akceptowany, czy ma swoich wyznawców, gdzieś tam żelazny elektorat taki kulturowy, tożsamościowy na poziomie tych 30%. Jak to jest, że dla Europy ten facet jest wielkim demokratycznym przywódcą, który nie jest w stanie 30% przebić nigdy i to jest wielki demokratyczny przywódca, a Orban na przykład, który za każdym razem w wyborach ma ponad połowę głosów, ostatnio miał chyba 70% głosów, to jest jakiś uzurpator i dyktator, prawda? To jeden z takich paradoksów, które prasa zachodnia pokazuje. No ale zaczęliśmy od tych 100, tak. Tak, i ministrowie, którzy mają... Tylko, że właśnie powiedziałam, że to jest samograj, to mówi, że nie ma o czym mówić, ale ministrowie mają dzisiaj wyjść i najprawdopodobniej pochwalić się swoimi osiągnięciami, tak? Każdy ma powiedzieć, co zrobił, ale przyznam szczerze, że ty też pewnie słuchając jakichś różnego rodzaju audycji radiowych, gdzie w drodze do pracy, gdzie wypowiadają się różni wiceministrowie, to oni zazwyczaj mówią, że na razie zajmują się audytami, że tak nie do końca wiadomo, co robią. Ja bym proponował, żeby zrobili taki audyt, ilu ich w ogóle jest. A to jest bo wiadomo? Ja nie mogę znaleźć informacji, ile osób jest w tym rządzie. Podobno rekordowa ilość. Dosło do 134, co jest absolutnym rekordem. 134 ministrów, ministrząt i wiceministrząt, bo to jest... I wiceministrzyc. I wiceministrzyc, i osób ministerialnych, nie wiem, jak to w tym bełkocie teraz się to nazywa.
I w którymś rządzie, i potem Gazeta Wyborcza coś napisała, że jest w rządzie około 140 osób, czyli nawet oni nie są w stanie już tego... I nikt tego nie wie. To jest największa tajemnica tego rządu, ile ich tam jest. Żeby się wszyscy ci koalicjanci musieli jakoś poobdzielać, powyważać, prawda, tymi stołkami poobdarowywać wszyscy nawzajem. No to dobra okazja, może jak będą wychodzić, to ich policzmy. To może być bardzo... Z jednej strony, jak mają mówić o swoich sukcesach, to te wystąpienia będą bardzo krótkie, ale z drugiej strony, zważywszy ile osób tam jest w tym rządzie, to trochę czasu ten korowód zajmie się przewijania. No, ale tak naprawdę, no, czy ktokolwiek wierzył w te konkretne... No, ale słuchaj, jedna obietnica zostanie spełniona, ponieważ to była taka zapowiedź, że miał być prezent na święta wielkanocne, jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Nie mówię tutaj o VAT-cie na żywność, o podwyżce, tylko o postawieniu Adama Glapińskiego przed Trybunał Stanu. Znaczy, ja nie wiem, jak to było sformułowane, no bo do postawienia to jest ohoho, daleka droga, ale wniosek, tak? Wniosek został sformułowany. Wniosek, który został, no, naprawdę przez prawników, ekonomistów zmiażdżony kompletnie. To jest wniosek absolutnie wzięty z zupy, no, żeby się nie wzbudzać czujności algorytmów. Absolutna bzdura. Zarzucanie prezesowi NBP, że zrobił to samo, co zrobili wszyscy w tym czasie w Europie, bo to chodziło, ja tam, nie wiem, większość tych zarzutów, jest ich 8, one w większości są jakieś zupełnie ezoteryczne, typu, że naruszył czy zniszczył niezależność NBP. No bardzo przepraszam, jeżeli Tusk musi takie szpasy robić, że mu zaszkodzić, to jest najlepszy dowód, że jest niezależny. Prawda? Bo gdyby niezależność NBP była zagrożona... Znaczy, tam są chyba też zarzuty, że był na Nowogrodzkiej. Aha, bo to... No nie, no to są właśnie takie zarzuty. No i chodziło o ten wykup, rolowanie obligacji państwowych. No ale to wszyscy, że już czytałem, bo są jednak głosy, chyba pierwszy raz to jest, kiedy jakieś kolejne draństwo Tuska wzbudziło pewne poczucie niesmaku w mediach zachodnich. Tak. Że no tu to już przesadził. Potem rozwalił tę telewizję, to chrzanić. Prokuraturę, to aby. Pisowców trzeba wyrzucać. To są faszyści, prawda? Oni są nie z naszej bajki, to ich trzeba wyrzucać. A ja przypomnę, że Tusk już wcześniej się wyrwał z tym atakiem na Glapińskiego i od razu się zrobił malutki po tym, jak pani Christine Lagarde, czyli szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wydała z siebie takie groźne warknięcie w formie listu, no powiedzmy ręce precz, o niezależności banków, które nie może być w żaden sposób naruszane. Odczekał prawie miesiąc Tusk i znowu temat wrócił i teraz już w formie konkretnego wniosku, który ma być głosowany w Sejmie. Albo jest to chucpa, jak mówi pani posłanka Matysiak. Ja w życiu myślałem, że się będziesz zgadzać kiedyś z posłanką partii Razem w jakiejkolwiek sprawie. No, ja się z nią już drugi raz zgadzam, bo wcześniej mówiła o CPK. Czyli jednak są tam rozsądne osoby. No tak, ale ich tam jest czwórka czy pięcioro. No może usiłują ratować dobre imię lewicy, żeby lewica nam się nie tylko z takimi obrzydliwymi komuchami starymi kojarzyła, ale ze świrami od zaimków, ale też z jakimiś pozytywnymi rzeczami. No w każdym razie tutaj trudno się nie zgodzić. Wygląda to na chucpę, ale to może być coś gorszego niż chucpa też, bo być może chodzi o powtórzenie operacji, którą wykonał Tusk w 2000 którymś tam roku, nie pamiętam kiedy, była ta afera cmentarna, co Chlebowskiego i tak, tego jest tyle, jesteśmy wszyscy przebodźcowani informacyjnie. Tymi aferami może sprawdzimy. Tam był nawet, potem był jakiś taka komisja sejmowa, śledcza, śmieszna, z takim śmiesznym panem Sekułą, który to wszystko wykorzystał, żeby ludzie poszli na kawę i on w tym czasie sam przegłosował ze swoimi, że zamykają te komisje. W każdym razie było potem, jakieś to były 2 lata rządów, czyli to było 2009 mniej więcej, tak mi się wydaje, nieważne. Była kadencja, to była połowa kadencji Mariusza Kamińskiego jako szefa CBA. Ponieważ CBA, jakby Tusk najpierw to tolerował, bo uważał, że to są rozsądni ludzie i będą wiedzieli, kto tutaj, gdzie konfitury stoją i że Leon teraz rządzi, a nie jego dzieci. Ale i po tym, jak mu nagrali Chlebowskiego i tam Drzewieckiego i tych innych takich na cmentarzu, jak jakieś śmierdzące deale omawiali, to on stwierdził, że musi to CBA zlikwidować, to znaczy szefa zlikwidować, zmienić, to tam już reszta będzie grzeczna. Wtedy się pojawił niejaki pan Wojtunik jako ten szef znany z taśm z panią Bieńkowską. I jak to wtedy Tusk zrobił? Jest zapis konstytucyjny, że szef CBA musi być osobą nieposzlakowaną. I tak samo jest z NBP, że musi być to osoba nieposzlakowana.
Wtedy w 2009 prokuratura bodajże w Przemyślu rozpoczęła jakieś, postawiła jakieś zarzuty Kamińskiemu, jakieś też wzięte z zupy całkowicie, której zresztą nie utrzymały się ani chwili później niż były potrzebne. Nie te, za które tam go potem skazali, nie chodziło o aferę gruntową, nie pamiętam, to jakieś kompletne brednie, ale Tusk to złapał, o, są postawione zarzuty, no to, to facet ma zarzuty prokuratorskie. To jest poszlakowane. I Pierdut w połowie kadencji go wyrzucił. Łamiąc konstytucję, łamiąc wszystko, a PiS 8 lat rządził i jakby zapomniał o tej sprawie, to może teraz właśnie są skutki, że chce powtórzyć tu ten sam numer, powiedzieć, no prezes NBP jest pod poważnymi zarzutami, jest przegłosowany wniosek o jego Trybunał Stanu, w związku z czym zmieniamy prezesa NBP, wchodzimy na Hamas firmą ochroniarską do NBP. No ale przecież były takie zapowiedzi, przecież ta słynna zapowiedź podczas kampanii wyborczej, nam się wtedy wydawało, że to jest taka retoryka kampanijna, że przyjdą silni ludzie i wyprowadzą prezesa Glapińskiego. Kto to powiedział? Tusk to powiedział, oczywiście, ale wracamy do pani Lagarde teraz, bo to jest pytanie, czy Tusk sobie tam podskakuje, pajacuje, robi hucpę, kolejna jego przykrywka i wie, że nic nie może zrobić, bo dostanie między uszy od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, no dobrze, a z tym się no musi tak. liczyć. A z drugiej strony może się pochwalić na 100 dni rządu, że to wykonali. Czy przez ten miesiąc jednak jakiś lobbying dotarł do pani szefowej MFW i protektorzy Tuska to załatwili, ponieważ czemu mógłby służyć taki ruch, to wszyscy wiemy. Wprowadzeniu Polski do strefy euro. A przecież tą kampanię właściwie już oglądamy od dłuższego czasu, te wszystkie artykuły, że właściwie to jest konieczność. Jaka to jest konieczność, to by była zbrodnia, to by była po prostu zbrodnia przeciwko polskiej gospodarce. I to nawet mniejszą częścią tej zbrodni by było, że wtedy te polskie rezerwy złota, które PiS nakupował tego złota ogromnej ilości, naprawdę, to wszystko pojedzie do Frankfurtu. Bo całe rezerwy złota strefy euro jadą do są we Frankfurcie. Więc to pierwszy prosty rabunek. Gospodarka niemiecka, jak wiemy, tango down w tej chwili. I to by ją mogło uratować, wejście Polski do strefy euro. Więc być może jakiś tutaj by jest taki deal, tylko że to za to, to już tu nie żaden, tu powinien zostać postawiony nie za żadnym Trybunałem Stanu, bo to jest śmiechu warte, tylko po prostu to już jest kara główna za tego typu zdradę narodową, którą byłoby w szybkie wprowadzenie Polski do strefy euro przez jakiegoś nielegalnego prezesa NBP wsadzonego tam na krzywy ryj. Więc nie wiem, czy Tusk jest rzeczywiście zdolny do aż czegoś takiego, czy mówimy tylko właśnie o przykrywce, że o to, żebyśmy patrzyli, ile minut żeśmy musieli stracić na omawianie tego tematu, a w tym czasie, znając Tuska, tam na pewno jakieś świństwo kolejne robią, trzeba pilnie śledzić, co mówi Komisja Europejska. Bo my się o wszystkich świństwach tego rządu dowiadujemy ze źródeł zachodnich, z Komisji Europejskiej, prawda? O tym, że wycofali się na przykład z TSUE, tam sprawy, wszystkie ochrony Polaków przed Polskim Ładem, to się dowiedzieliśmy z komunikatu TSUE o tych rozmaitych tam innych koncesjach czynionych na rzecz Unii Europejskiej też się dowiadujemy, więc możliwe, że teraz w zajęci stawianiem prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu... Coś się też dowiemy o czymś nowym? Nie zauważamy, że no, wielokrotnie państwu opowiadałem ten eksperyment z gorylem, no, że właśnie chodzi o to, żebyśmy goryla nie widzieli w tej chwili. I nie wiem, no jeszcze nie wiem. Jak nie tylko wiesz, wiedzieć będziemy, to natychmiast państwo się od nas dowiedzą, a ci frajerzy, co ogląda jakieś TVN-y, się nie dowiedzą. Więc no to dlatego trzeba nas oglądać. Zatem studniówka Donalda Tuska, Adam Glapiński przy Trybunale Stanu Euro w Polsce. Myślę, że warto też wspomnieć o bardzo ciekawej sprawie. Zanim to zrobisz, coś powiem, ja mam taką propozycję, żeby ci ministrowie wychodzili i tak się powiedzieli, ile ja już zdążyłem zarobić przed uczciwym sądem w Pierdlu. Bo myślę, że pierwszy tutaj będzie Adam Bodnar, bo on ma co najmniej 3 artykuły złamane, ma nadużycie władzy, ma... No ale przecież słyszeliśmy, że Donald Tusk mówił, chcecie, żeby pisowcy powrócili do władzy, no to pójdziecie. No, przecież między innymi potem Tusk kazał to wszystko robić. No, a on ma czyste ręce. On sobie do Brukseli... Wszyscy są przecież niezależni. On sobie do Brukseli pojedzie, bo za ten numer, jeżeli by taki numer wykonywał z euro, to rzeczywiście to już tutaj do kraju nie będzie miał powrotu, ale Niemcy mu mogą za to wyspę na Pacyfiku kupić, naprawdę.
żadnej Golfstreama, żeby tam poleciał. Za takie, za takie zrujnowanie Polski, jakim było teraz wejście do strefy euro przy obecnej sytuacji gospodarczej. Już samo tylko to złoto wywiezione do Niemiec to będzie, prawda, ile kosztowało. Ale niech się tak policytują. Moim zdaniem Bodnar z Sienkiewiczem mają najwięcej na sumieniu. I oni też jak zrobić łącz tak zwany, jak to nazywa się w żargonie, to tak myślę po 7 lat. Bo 7 lat. W zagrożeniu mają. No tak, bo 219 jest 3 lata zagrożona, a 222 tam jeszcze wchodzi. Ale słuchaj, może za dobre sprawowanie by... Kodeksu... Wielkie czegoś człowiek się uczy całe życie, dzięki Tuskowi się kodeksu karnego zaczął. To też jest. Wszyscy, prawda, coś na tym A propos kodeksu karnego, no to właśnie. Kronika kryminalna, kącik kryminalny w naszym programie. Słuchaj, rektor kolegium Humanum z zarzutem przyjęcia miliona korzyści majątkowej za wystawienie ponad tysiąca dyplomów chce pójść na współpracę i zostać świadkiem koronnym. Co warto podkreślić, no te dyplomy otrzymywali politycy, artyści, sportowcy i tak dalej, i tak dalej. Właściwie... Naukowcy, wiesz co, najbardziej mnie ubawiło, że naukowcy też tam tak, są. Tak, to było wyliczone, bo cytujemy tę samą depeszę agencyjną, że on tak. Właśnie pytany, jest taki apel prokuratura, znaczy nie ma prokuratury teraz znowu, no bo przecież tego jakiegoś tam postawili pajaca, który mówi, że jest prokuratorem krajowym, a drugi mówi, że jest pełniącym obowiązki, a żaden nie jest ani jednym, ani drugim. Zresztą, no ale nieważne, tam ten osoba prokuratorska, nie wiem, która tam sygnowało, to wszystko wydała taki apel, żeby ci, co kupili te dyplomy, to żeby się sami zgłaszali. To... I co, wtedy mniejsza kara, czy jak? Nie wiem. Może siądą i się będą zastanawiać, czy ten dyplom może im zostawić. I uznać, że jest ważny. Bo chodziło nie tylko o dyplomy. Dodajmy, że tam też były lewe doktoraty, a nawet habilitacje na tym kolegium Tumanum robione, więc... Ale właśnie zastanawiam świat się... Świat nauki polskiej jest... Ile to kosztowało i o co tutaj chodzi? Czy... Milion, znaczy, ale wiesz, sumie, milion na wszystkich, ale podejrzewam, że taki dyplom jeden, no to nie wiem, z kilkadziesiąt tysięcy? To zależy od kogo, bo... No raczej chyba za 5 tysięcy złotych tego nie kupowali. Nie, zależy od kogo, niektórzy dostawali za darmo. Tak? Były też takie, no albo nie wiem, płacili jakoś w naturze, wymiana przysług, świadczenia. Ale ten milion wzajemne. Się musiał w jakiś sposób uzbierać. Też zastanawiam się, jakie ci ludzie mają ego, że po prostu muszą kupować sobie jakieś dyplomy z uczelni, o których szczerze mówiąc ja w ogóle wcześniej nie słyszałam. Chyba tylko po to, żeby, nie wiem, zwracać się do nich, panie doktorze? To jest ciekawy wątek. Bo po co w ogóle? Po co to komu? Bo co wyszło pierwsze, to jakieś było racjonalne. To było po prostu zwykłym chamskim przekrętem na rympał, ale racjonalnym, ponieważ były to dyplomy należące do tak zwanego MBA, a jest ustawowy wymóg, że jak się chce zasiadać w Radzie Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa, to trzeba mieć dyplom MBA, więc to jakby miało sens. To miało sens, kupowali sobie lewe papiery i taki mieć certyfikat. Szybciutko, bez nauki, tak, to bez będzie, jakichś egzaminów. To się będzie uczył jakichś głupot w czasach sztucznej inteligencji, prawda, która i tak nas przegoni, więc po co tylko ten dyplom. No ale taki sportowiec na przykład, który to ale kupuje. Doktorat, żeby sobie kupić, albo habilitację nawet. Kurde, to jest, wiesz, profesor TVN-owski, no będzie tak jest. Jest paru takich profesorów, co ich profesorami nazywają w TVN-ie, chociaż nie mają doktoratów nawet, ale to na zasadzie, że musisz mieć okulary, mądrze wyglądać i jechać tak, na Tak, no i panie sprawę, doktorze jesteś, przede wszystkim. To jesteś wtedy profesorem. Po prostu mówiąc, że panie profesorze nawet, no może uczył kiedyś osoba w liceum, uczyła, więc to wtedy się tak mówi zwyczajowo, panie profesorze, przecież do nauczycieli w szkołach średnich. Tak. Nie, ale to rzeczywiście jest dobre pytanie. Jaki jest problem z ego po prostu tych osób? I co oni potem wierzą? Myślę, że wierzą. Jak znam ten typ osobowości, to oni wierzą, że jestem doktorem. Od dzisiaj jestem tym wyższym rodzajem człowieka. Prawda? A ty słyszałeś w ogóle wcześniej o tej uczelni Kolegium Humanum? No bo to chyba nie jest jakiś wielki prestiż mieć, nie wiem, dyplom z Kolegium Humanum, więc właściwie po co za to płacić? No, w tej chwili to raczej... Czy Uniwersytet Warszawski, wiesz, Oxford, coś? Można by zdrowo podreperować kasę, bo w tej chwili tych wszystkich ludzi oblecieć i oni dwa razy tyle zapłacą, żeby to gdzieś jakoś wyzerować. Te wiedzę o tym, skąd oni mają ten dyplom. To tak podobno było z Kwaśniewskim, który wolał już, żeby mówili, że kłamał, mówię, podając się za magistra, niż się przyznać, że skąd naprawdę miał tego magistra. No ja ci powiem szczerze, żebym na to nie wpadła, żeby sobie taki dyplom kupić, bo jakby nie mam ze sobą problemu, że ktoś się, wystarczą mi moje studia, że ktoś się musi do mnie zwracać, panie doktorze. No ale dlatego cóż. Dlatego nie należymy do elit.
Ja też bym sobie nie kupił takiego doktoratu, bo i po co? Myślę, no tak. Mógłbym zrobić uczciwiej na normalnej uczelni, ale tylko... Ale ciekawe będą na pewno, kończąc już ten wątek, na pewno będą ciekawe nazwiska, bo podejrzewam, że jak ten pan rektor zostanie świadkiem korony, no to jednak, jak to się mówi kolokwialnie, będzie sypać, więc albo jestem bardzo ciekawa w sumie. Albo nie będzie nazwisk. Nie? Wiesz, bo to jest, nie wiesz, była taka była sprawa sławnego dealera gwiazd. A, była, rzeczywiście. Była i tam się wszyscy spodziewali, że jak ten dealer ujawni, komu on ten koks nosił, tam jednego aktora biednego, który naprawdę się załapał, ale też mu jakoś to spłynęło po nim. I to był jedyny ujawniony z nazwiska klient dealera gwiazd. To była sprawa takiego luksusowego... Pamiętam. Wszyscy czekali na te nazwiska. Zamtuza w Wilanowie, który też pokazuje, jakie są właśnie polskie elity po Collegium Humanum. Nie wiem, przepraszam, a to jest, chodziło o to, że w tym Zamtuzie, no jak to w Zamtuzie, gotówką trzeba było płacić. Mhm. Więc żeby nie zostawiać śladów. No jak, żebyś, no dokładnie, tak. Więc ta pani Czekolinda, bo się tak ta pani królowa życia nazywała, która tym interesem kierowała, wstawiła dla wygody klientów bankomat, uwaga, do środka w tym, no Zamtuzie, konsekwentnie mówię, żeby brzydkie słowa na B nie użyć. I ci kretyni nie skojarzyli, że jak wybierają kasę w tym bankomacie, który jest na zamkniętym terenie, to zostawiają ślad. Nie? Że idę do bankomatu, który jest tutaj, prawda, obok tego, a to pani Czekolinda, ten bankomat załatwiła, tak? Bankomat im załatwiła, nie miała wpływy kobita. No, wiesz. Zobacz. Więc teraz też nagle ta lista klientów, też sobie tam ostrzono zęby, po czym było 5-10 różnych przykrywek, cały czas codziennie się dzieje coś, się wszyscy zapomnieli. No tak, poza służbami, które podejrzewam, no doskonale mają tych wszystkich klientów i teraz też paruset tam co lepszych profesorów wynotują z listy Collegium Humanum i zawsze, bo służby po to są, no niestety, to na tym ta praca polega, czasami jest brudna, ale będzie się w razie jeszcze za parę lat, będzie można zawsze takiemu panu profesorowi przypomnieć, panie profesorze, tu potrzebujemy osoby z autorytetem instytucjonalnym, prawda, która powie na przykład, że w strefie euro jest lepiej niż poza strefą euro. Mhm. I że to jest konieczność. Że to jest konieczność. No, nie jak być, pan tak. Tu jakiś mądre, ten pan tych głupolom tam naopowiada, żeby to się wydawało mądrze, że coś tego montujemy, tu taki networking, prawda, tych różnych profesorów tego, bo przecież nikt nie chce, żeby wylazło, gdzie se habilitację pan robił, prawda? Nie? Także... No, jest to jakaś myśl. Jeszcze a propos tej rubryki pierwsza, kryminalnej. Przyszła do głowy, szczerze mówiąc. Że no widzisz, główka pracuje, mimo że dyplomu nie masz, nie jesteś doktorem habilitowanym. Może właśnie dlatego, ale wyjdą jakieś nazwiska, być może jakiś tam... Problem polega na tym, że niestety te służby są w tej chwili już tak dziadowskie, no jak pokazuje sprawa z nagraniem prezesa Obajtka z gabinetu, prawda, że tam se od razu ci ubecy to wszystko kopiują i trzymają to jako swoją, prawda, tak jak Kiszczak trzymał Bolka papiery na Pawlaczu, tylko dzisiaj nie trzeba Pawlacza i papierów, że potem żona wyniesie to, tylko wyjście z szafy sławnego Bolesława Wałęsy, który ma swoje miejsce w historii, jak wiemy, a już po tej akcji to zwłaszcza. A tylko dzisiaj sobie to można do chmury wrzucić i kto ci udowodni, że to twoja chmura, że tam w tym. Więc to się gdzieś tam rozmnoży. Porządna porcja materii, jak to mówili nasi dziadkowie, wpadła w wentylator, naprawdę. I powiem państwu, że takie mam przeczucie, że w tym wielkim sukcesie naszym edukacyjnym, jak generalnie to, że mamy ogromną liczbę ludzi po studiach, tak. Po prostu już trudno znaleźć McDonalda, gdzie by podłogę zmywał człowiek bez wyższego wykształcenia, czy sałatki nakładał. Mamy ogromną liczbę tych magistrów, licencjalistów, tak? No właśnie, nie wiem, jak to nazwać. Licencjuszy doktorów, może? Tak, doktorów, profesorów i tak dalej. Mamy tego. I obawiam się, że te Collegium Humanum, które wyszło przez jakąś głupią sprawę, w sumie, bo zaczęło się z tego, co wiem od kolegów śledczych, że to się za dziennikarzy śledczych, oczywiście mam na myśli nie tych śledczych, co tak myślałam, że tam wiesz, że masz tam kontakt. Nie mam, więc jak wiem od kolegów dziennikarzy śledczych, że zaczęło się jakiegoś
bo zwykle ludzie, którzy sobie robią taki wielki biznes i wydaje się, że po prostu wszystko jest, to oni wpadają z reguły na jakichś głupstwach i zaczęło się tam od jakiegoś głupstwa. Albo na takiej chciwości, że chcą po prostu zbyt dużo. To też jest ten. Tam jeszcze jakieś są podobno mocno homoseksualne układy. Może zostawmy to, bo czas nas goni. W każdym razie chciałem powiedzieć, że moim skromnym zdaniem takich kolegium tumanum to jest więcej. Więcej. I takich profesorów i takich zresztą wystarczy zobaczyć poziom intelektualny naszych elit ośmiogwiazdkowych, żeby chociaż niektórzy z nich mają formalne papiery nie do ugryzienia też z jakiegoś Uniwersytetu Jagiellońskiego czy innego. A warte tyle samo, co dane kolegium. No to słuchaj, to przechodzimy teraz do zakładów karnych. Właściwie temat podobny. W tym tygodniu wywiad pani Marii Eichhardt, chyba już nie Dibuła, bo tutaj pani, była afera. Pani nie Dibuła. Chociaż nie wiadomo, w tej sprawie. Była afera, że już tak. Nie Dibuła, ale jak mówię, koledzy dziennikarze wyczaili, że dawał rozwód sędzia, neosędzia, w związku którego ona ani ona nie uznaje, ani jej były mąż, więc może jednak teraz przestali być małżeństwem. Tak przypadkiem stało się, że tuż przed tym, jak oboje dostali awanse rządowe i byliby, gdyby pozostawali małżeństwem, w konflikcie interesów, ale jakoś widocznie przewidzieli, że dostaną. Nie, przepraszam, to jakieś sugestie. Przypadkiem się złożyło, ale może się też przypadkiem złożyć, że w którymś momencie, jak już nie będzie tego konfliktu interesów, to nagle się okaże, że jednak nie mieli nigdy tego rozwodu, bo to neosędzia dawał, prawda? Neosędziów przecież nie uznają. Dobra, zostawiając status cywilny pani Dibuła, rozumiem, o czym 20 tysięcy więźniów ma opuścić zakłady karne. Okazuje się, że więzienia są przeludnione, że też pisowcy wsadzali do więzień niepotrzebnie. No i to jest po prostu sposób na to przeludnienie. Jeżeli pisowcy wsadzali kogoś do więzienia niepotrzebnie. No tak, i tam warunki też było, że złe panują. Niech pani Eichhardt nie opowiada farmazonów. Nie wiem, czy państwo wiedzą, skąd się słowo farmazon wziął w Polsce. Nie, skąd? To kiedy indziej. Ale to ciekawostkę. Już Google. Proszę w przeglądarce sprawdzić. Więc niech pani nie opowiada głupot, bo jeżeli ma pani jakieś wątpliwości co do tego, czy zasadnie ktoś siedzi, to są mechanizmy, akurat minister ma. Można wnieść rewizję nadzwyczajną, można stwierdzić, że człowiek był zasądzony niesłusznie. Oczywiście są takie historie, tak, nie wiem, to się zdarza. No, tak. Aż 20 tysięcy to jest mało prawdopodobne. Ale jeżeli ktoś siedzi niesłusznie, no to są mechanizmy przewidziane prawem, nawet może potem dostać odszkodowanie, jeżeli rzeczywiście, chyba że sędzia Gonciarek będzie orzekał, tak jak w sprawie Maćka Dobrowolskiego. Słynna sprawa przecież Tomasza Komendy, który, no niestety ta sytuacja, ta historia tragiczna. No tak, ale on to tragiczna historia, ale on przynajmniej dostał pieniądze, który nie zdążył się nimi nacieszyć. Natomiast ja mówię na przykład o Maćku Dobrowolskim, prywatnym więźniu Donalda Tuska, który przesiedział parę lat i dostał to chyba 5 tysięcy odszkodowania za te parę lat siedzenia w areszcie śledczym. Szok. Za nic, tak? A tutaj słyszymy nagle 20 tysięcy ludzi trzeba zwolnić. No, nie widzę innego wyjaśnienia tego ruchu tak naprawdę, bo co znaczy przeludnienie? To od tego jest ministerstwo, żeby zapewniło odpowiednią ilość miejsc. Rafale, do dostałam informację, mogą że barkę wynająć za chwilę, na Wiśle. Tak, jeszcze przepraszam, bo tutaj ostatnia mam puenta. Zawsze, ale w aresztach śledczych i w więzieniach Platforma wygrywała miażdżąco. Czyli co, ukłon w stronę żelaznego elektoratu. No, trzeba coś im za to dać. Jeszcze może mamy chwilkę, bo wiem, że za chwilę będziemy się przenosić do studia Adriana Klarenbacha, ale nie możemy nie wspomnieć o tym, że jeszcze w tym tygodniu miał miejsce oczywiście protest generalny rolników w całej Polsce 20 marca. No to jest problem już taki, że zaczynają się prace polowe i wyraźnie rząd gra na, no jak to powiedzieć znowu jest. W bambuko, powiedzmy, o sobie gra z rolnikami. Przecież było od was, nie? Opowiadając, że jakieś tu porozumienia zawierając, jakiś się nagle pojawił jakiś człowiek, który w imieniu wszystkich rolników zawarł porozumienie. Wczoraj widziałem z panem ministrem, z tego porozumienia tak naprawdę nic nie wynika. A chodzi o to, że tak naprawdę to tak. Bruksela, prawda, przyjęła zasadami kroków, jakieś tam pozorne obiecuje ustępstwa, ale jak się wczytać w to, co ona obiecuje, to niczego nie obiecuje tak naprawdę. I tylko chodzi o to, żeby tych rolników przetrzymać. No. Na zasadzie, no kiedyś tak się jak razem jest z lewicą, ale osobno. Mam nadzieję, że dostaną na tyle mocne wsparcie od innych grup społecznych, że jednak sobie nie pójdą, że się nie da tego załatwić. Mówią, że sobie nie pójdą i że to nie jest koniec. Ja mam nadzieję też, że to jest pierwsza jaskółka takiego bardziej ogólnego ruchu, którego bardzo Europa potrzebuje. Tu już nie mówimy tylko o Polsce, bo to nie są polskie projekty, bo polski ten tak zwany Zielony Ład przecież to jest część
tego, co w południowej Ameryce, tak ładny termin stworzyli, zielony kolonializm. Mm-hmm. To jest po prostu część tego zielonego kolonializmu. Musimy zmierzyć do kropki, Rafale. No niestety, niestety. Może następnym razem za tydzień tutaj bardziej wyczujemy czasowo, jak to zrobić. Jest dobrze, no ale oczywiście. Dziękujemy Państwu bardzo. Tak, bardzo dziękuję. Jeszcze przed świętami życzeń nie składam, tak, bo się jeszcze będzie widzieć. Tak, jeszcze się będziemy widzieć, rzeczywiście. To był Rafał Ziemkiewicz i polityczne podsumowanie tygodnia. Ja też zapraszam na Salonik Polityczny, tam na pewno szerzej o tych tematach. Niedziela, godzina 11, a teraz już Adrian Klarenbach i program po 9.